2020 rok rzeczywiście nie był rokiem łatwym. Ten rok pokazał mi, że nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, są tylko takie, do których się słabo przykładam, bo w bardzo krótkim okresie czasu razem z moją fundacją zorganizowaliśmy 13 eventów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ale też pokazał mi, że w pędzie życia codziennego czasami warto się zatrzymać i spojrzeć na to, co się ma, docenić to, co się ma i jednocześnie walczyć o to, co będzie w przyszłości. Pływalnie i baseny to rzeczywiście są miejsca, tak naprawdę pływalnie to są miejsca, w którym spędzamy dużo czasu aktywnie, ale też przede wszystkim aktywnie sportowo. I tutaj wiem, że ze względów pandemicznych mówi się o tym, że basen jest miejscem nie do końca tak bezpiecznym, jakby mógł być. Natomiast na pewno jest bardziej bezpieczny niż sklepy, ze względu na ilość chloru, która tam się znajduje, nie tylko w wodzie, ale także w powietrzu. Więc wydaje mi się, że to jest taka aktywność, która pozwalała wielu osobom zdrowo funkcjonować. Moje plany na 2021, przede wszystkim moje zdrowie fizyczne, ale także i ten czas z rodziną, czyli znalezienie tego swojego czasu zawsze dla nich w pogoni za innymi celami, marzeniami. Realizacja projektów, które mam założone, nowy projekt, który jest skupiony na aktywizacji Polaków do kultury fizycznej, do aktywności fizycznej, do powrotu do sportu po COVID-zie. Mam nadzieję, że także na pływalniach i na siłowniach, ale żeby to było bezpiecznie.